kariery Natalii Janoszek w Polsacie. Czy myśli pan, że gdyby pan był wtedy tutaj, to Natalia nie zyskałaby takiej kariery? Ja już byłem wtedy, jak Natalia występowała w Twojej twarzy. Ja ją bardzo polubiłem i nikt nie dał mi prawa do bycia jej sędzią. Jak jej kat nigdy w życiu niczego nie przeinaczył, nie podkoloryzował, to niech rzuca kamieniem dalej. Nie szkoda Natalii, zwyczajnie po ludzku mi jest jej żal. Myślę, że takie bardzo empatyczne słowa w stosunku niej. Ostatnie pytanie, panie Edwardzie. Czy śniadaniówka, o której też jest bardzo głośno, pojawi się czy nie? Co może pan nam zdradzić? Wie pani, takie historie nie rodzą się szybko. My myślimy o tym, pracujemy, przygotowujemy się. Mam nadzieję, że będę w przyszłym roku mógł powiedzieć więcej. Czyli jakby jest potrzebna dla stacji, uważa pan? Absolutnie uważam, że dzisiaj stacja telewizyjna powinna mieć taki program, takie pasmo, w którym chociażby może obronić Natalię Janoszek.